It starts with an itch and a tingle. Cześć wam dzisiaj. Nagrywam to po raz drugi, gdyż zdałem sobie sprawę, że wbiłem się nieświadomie przez przypadek i wbrew własnej woli w środek dysputy politycznej, a nie chcę się odwoływać jakby do polityki, chciałbym pozostać apolityczny. Do mojego zdania o polityce odniósłbym się tak, ten kto czytał Harry'ego Pottera, trzeci tom Więzienia Azkabanu, pewnie pamięta dialog jaki był w wrzeszczącej chacie między Siriusem Blackiem a tam Glizdogonem. Nie dotykaj mnie, moja szata jest już wystarczająco brudna i mniej więcej ja się tak czuję, uważając przez przypadek na politykę. Byłem jakiś czas temu z tej manifestacji dzisiejszej, która miała się nie odbyć, później zmieniono zdanie, że ma się odbyć. Ja dostałem wczoraj informację, że się nie odbędzie. Znajomi, którzy na nią dotarli, sprawdzić, czy będzie, wysłali mi SMS-a, że są ludzie, chodź. Więc poszedłem, może wrzucę kawałek materiału, żeby było wiadomo. I z tym wyjściem też sobie strzeliliśmy w stopę, bo była tam Gazeta Wyborcza, było tam TVN i nagrywali, robili zdjęcia. Jeżeli to jutro pójdzie jako relacja z jutrzejszych manifestacji, na których ma być znacznie więcej osób, to wiedz, że to była manipulacja. Chciałbym zauważyć, że nasza władza postawiła się w sytuacji takiej, ja bym to nazwał szachmat. Ze względu na to, że jeżeli zmieniliby teraz zdanie, to staliby się obiektem żartów i kpin ze strony jakby polityki międzynarodowej, między krajami, na płaszczyźnie Unii Europejskiej, no po prostu kpiono by ich za ich plecami. Jeżeli będą dalej twardzi i uparci, to jeżeli hakerzy z kolei dotrzymają chociaż kilka procent ze swoich obietnic, no to nasi politycy staną się obiektem właściwie jawnego wyśmiewania i kpiny to już nie będą, po prostu będzie z nich łojka. Problem jest w tym, że cały czas mówimy o ACTA. ACTA odnosi się do praw autorskich, a my zapominamy cały czas, że Polska jest pewną marką. Marką mocno psutą w ostatnich dniach przez naszą władzę. Chciałbym, żebyście to mieli na uwadze. Szczególnie, że zakończyłbym ten vlog, to będzie dłuższy kawałek, więc może nie zakończenie. Zakończyłbym ten vlog taką myślą, że władzy się wydaje chyba, że 26 po podpisaniu będzie koniec. Koniec całego tego zamieszania. To nie jest prawda. Może ludzie dadzą się zastraszyć. Może przestanie być ten szum medialny. Oczywiście media bardzo szybko się wypiszą. Ale jeżeli ludzie się przestraszą tej całej tej, umilkną, to nie powstrzyma hakerów, nie powstrzyma Anonymous, nie powstrzyma innych grup. Jeżeli oczywiście będą chciały dotrzymać słowa. Nasza władza może się zastanowić, no co im mogą zrobić. Mają policję, mają wojsko, siedzą w swoich biurach, w swoich gabinetach. Latają samolocikami dwa razy w tygodniu, tam i z powrotem do domku. No szał, nic się nie dzieje, przecież co im mogą zrobić? Problem jest w tym, że zrobić im coś mogą wyborcy. Pomyślcie, co by było. Stoimy na krawędzi, zaraz zacznie się największe widowisko w ostatnich latach, jakie miało miejsce w Polsce. Euro 2012. Festiwal piłki nożnej u nas. I wyobraźcie sobie, że na dwa dni, może dzień, może trzy dni przed rozpoczęciem Euro 2012 padają wszystkie strony lotu, wszystkie strony innych linii lotniczych mających przeloty do Polski. Wszystkich stacji kolejowych, autobusowych. Nie da się sprawdzić, kiedy są tramwaje, kiedy pociągi przejeżdżają, nie da się kupić nic przez internet, żadnych biletów, noclegów zamówić, no pada wszystko. Musimy się przerzucić na telefony, a jak wiadomo, nie ma tyle ludzi, nie ma tyle przygotowanych, przeszkolonych ludzi. Nawet gdyby teraz zaczęli się przygotowywać, nie wyrobią się. Po prostu nie mamy na to środków, a jeżeli ataku takiego nie będzie, no to po co je marnować? Więc wracając, nie mamy takiego nakładu środków, który można by przeznaczyć na przygotowanie się na tą sytuację. I co wtedy robi Polska? Polska wtedy leży. Dostarczamy światu największe widowisko, w którym banda hakerów upokarza, rzuca na kolana cały kraj. Kto za to płaci? My za to płacimy, a to jest tylko jedna z setek takich dziwnych historii, które mi się w głowie pojawiła, co nam mogą zrobić. I teraz tak, no społeczeństwo oberwie. Czy społeczeństwo będzie winić za to hakerów? Na pewno tak, ale społeczeństwo rzuci się do gardła władzy. I to też powinno zrobić. No, nie oszukujmy się, ktoś za to odpowiada i ktoś za to powinien beknąć. Jeżeli oczywiście taka sytuacja miałaby miejsce, no nie oszukujmy się, to jest moje czarnowidztwo. Pomyślcie o tym tak, próbujecie zapobiec większemu złu.
jeżeli coś, co się teraz dzieje, nie za bardzo wam się podoba, no to po prostu sprawy poszły w złym kierunku, ale dlatego, że ludzi poniosło, bo próbują nie dopuścić do sytuacji, w której naprawdę zrobi się niefajnie. Już pomijam cenzurę, czy tam szpiegowanie w internecie, czy tam różne cuda, którymi nas straszą, poniekąd prawdziwymi, z drugiej strony bzdurnymi, no ale to trzeba przeczytać samemu akty, żeby wiedzieć, czy w tą, czy w tamtą stronę się opowiadacie. Mam nadzieję, że już się doinformowaliście lepiej. Chodzi o to, że oprócz jawnych konsekwencji też mogą być konsekwencje takie, nad którymi się nikt do tej pory nie zastanawiał. Jak Euro 2012, o którym wspomniałem, a jak mówię, dużo tu innych się... Jakby ktoś się chciał zgłosić, odstrzadam te pomysły. Żartuję, nie, żeby nie było, to był żart. A więc dziękuję za uwagę i hej! A następne pokolenia będą się uczyć, że była taka władza, która została Polskę skomputeryzowaną, a zostawiła splądrowaną.